Studio. Dziki Zachód. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry witam dzień. serdecznie. Czy Krzysztof Skowroński przeszedł mutację wsteczną, czy co jest? <troszę> Troszeczkę, tak. Magdalena Uchaniuk dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie Krzysztofa Skowrońskiego, a po drugiej stronie Krzy Wojciech Cejrowski, jak co tydzień niemalże. Słyszałem końcówkę rozmowy z panem yy, lekarzem, epidemiologiem yy, i zastanawiam się od wielu miesięcy, dlaczego nie ma ataku lekarzy na profesora medycyny Szumowskiego, który blokuje leczenie. Hydroksychlorochiną czy arechinem po polsku. Tak. Czy on, czy on zjadł wszystkie lekarskie rozumy, czy jest specjalistą yy, lepszym, pojedynczo od wszystkich swoich kolegów, proponujących alternatywne sposoby leczenia i czemu nie troszczy się o zdrowie? W sytuacji, gdy opowiada minister o tym, że mamy totalne zagrożenie? które doprowadziło go do takich decyzji, żeby ludzi zamknąć w domach na wiele miesięcy, czyli to zagrożenie jest totalne, potężne i to Szumowski swoimi czynami potwierdził. Pozamykał nas w domu, kazał nam robić różne dziwne rzeczy. Czemu w takim razie w totalnym zagrożeniu nie stosujemy totalnie wszystkich dostępnych metod i nie uwalniamy rąk lekarzy zamiast je no w Stanach Zjednoczonych panie redaktorze, jednak lekarze się skrzyknęli I kilka dni temu, dokładnie 27 lipca, nie wiem czy pan widział, była taka konferencja w Waszyngtonie, gdzie brali udział lekarze, oni się tak nazwali, amerykańscy lekarze pierwszej linii, między innymi z Teksasu, z Kalifornii, występowali i mówili właśnie o zasadności leczenia hydroksychlorochiną, że działa. Mówili o licznych przykładach. No i tam zosta stało to bardzo mocno ocenzurowane i zablokowane. No tak, tylko że w Stanach Zjednoczonych po pierwsze mamy wolność osobistą, jakkolwiek cenzurowaną, na co pani wskazała, więc jest pewna różnica. Natomiast ja mam pytania nie o Stany Zjednoczone, bo teraz akurat przyjechałem do Polski. W Ameryce sobie dam radę. No w Ameryce dobrze, tak. mogę kupić w, w aptece zestaw do leczenia i przywożę wszystkim moim znajomym i mamusi i spięte w torebeczce. W, to... w Ohio już są ograniczenia też. No, ale mogę sobie przywieźć do Ohio z innego stanu, mogłem sobie kupić w Walmartie te leki za psi grosz yy, przepisane przez lekarza z innego stanu i przywieźć, więc dam sobie radę w Ameryce. Natomiast w Polsce i ogólnie w Unii Europejskiej nie mamy tyle wolności osobistej i tyle wolnego rynku, ile lecej Roski ma, kiedy akurat sobie pojedzie do Ameryki. I pytania są do profesora Szumowskiego następujące. Czy ten minister zeżar wszystkie rozumy i jest mądrzejszy od wszystkich swoich kolegów? Bo dlaczego, skoro część kolegów chce zastosować leczenie arechiną, to pan minister wprowadza cenzurę ustawową na przepisywanie tego leku? Czemu w sytuacji totalnego zagrożenia nie uwalniamy wszystkich mocy i nie robimy dokładnie odwrotnie? Trump tak zrobił: powiedział, pozwalam wszystkim lekarzom w Stanach Zjednoczonych. Za zgodą pacjenta stosować metody eksperymentalne leczenia każdej choroby. On to zrobił jeszcze przed chińską zarazą. Jeżeli jest jakiś lek eksperymentalny, Pacjent chce go zastosować, pozwalam lekarzowi stosować ten lek na tym pacjencie, który się na to zgodził. To jest jego ciało, niech sobie decyduje o tym, czy chce zaryzykować. Dotyczyło to głównie eksperymentalnych leków na raka, które mają bardzo długie terminy zatwierdzania. Jest już masa badań, które mówią, że on jest bezpieczny, że leczy i tak dalej. Natomiast jeszcze czekamy następne 5 lat na zatwierdzenie przez urzędy. Trump to zlikwidował, to zatwierdzenie, powiedział: jak ktoś umiera i nie ma tych 5 lat, Pozwólmy mu zaryzykować. W przypadku chińskiej zarazy mamy trzy bezpieczne leki, które stosowane razem w kupie powodują wyleczenie. I pan Szumowski nie zjadł wszystkich rozumów, więc jeżeli ten lekarz, który przed chwilą do pani przemawiał, chciałby komuś zapisać hydroksychlorochinę, i ten pacjent nie ma nic przeciwko temu, to czemu nie wolno temu lekarzowi tego zrobić? Czy on nie jest mądrzejszy, a może jest? Od pana Szumowskiego na temat własnego pacjenta wie więcej. Ale tak jak pan redaktor powiedział, nie ma nacisku ze strony lekarzy, nie ma nacisku ze strony tych, którzy są na tej pierwszej linii kontaktu z pacjentami. I to się wszystko rozchodzi po kościach. Pan mówi o tym teraz tak, że powinno być tak i tak, ale lekarze w Polsce albo nabrali wody w usta, albo są pod takim mocnym, mocnym, pod mocnym jakimś naciskiem. Ale to powiem panu jeszcze dzisiaj. List otwarty jest taki człowiek, który się nazywa... Leszek Borkowski, jest to doktor nauk farmaceutycznych, były prezes, uwaga, Urzędu Rejestracji Leków, który mieni się współautorem sukcesu harmonizacji leków, konsultant do spraw rynku leków amerykańskich funduszy inwestycyjnych. I tenże pan, Leszek Borkowski, napisał 3 sierpnia, a oto dzisiaj, o godzinie 11 opublikowany list otwarty, który cytuję działając w interesie pacjentów chorujących na COVID-19 którym podawana jest chlorochina proszę podmiot odpowiedzialny Arechiny o podjęcie działań żeby anulować całkowicie produkt leczniczy Arechin żeby nie wspomagał on leczenia SARS-CoV-2 SARS-CoV i tak dalej i że te wszystkie przepisy i przepisanie chlorochiny w tym celu ma status pozarejestracyjny. Czyli wygląda to tak, jak pan słyszy, że jednak coś się dzieje proszę w tej pani, sprawie. Nic się nie dzieje. Nie zrozumiałem w ogóle tego wszystkiego, co mi pani zacytowała. To jest takim językiem napisane, że nie wiem, czy on no żeby jest zastosowanie. Jest, przeciwko, jest przeciwko, żeby nie wspomagać leczenia koronawirusa. Dobra, chlorochiną. Jest przeciwko z powodu tego, co pani po jego nazwisku wymieniła jakiś cały ciąg, że facet pracuje na rzecz rejestracji amerykańskich leków w Polsce. Oficjalnie to jest, tak. Tak, i to jest ta sytuacja, którą opisał poprzednio urzędujący przed 17 pan doktor, mówiąc, że duże koncerny chcą sprzedać nowe leki, natomiast stare, zamortyzowane, bardzo tanie leki. E, Hydroksyklorokina z cynkiem i azytromycyną. To są trzy rzeczy dawno sprawdzone, tanie, za 12 zł można by wyprodukować w Polsce kombo dla pojedynczego pacjenta i byłby leczony. To nie leży w interesie koncernów, które chcą zarobić na nowym leku. Więc takie osoby jak ten pan przed chwilą cytowany. One będą lobbować za tym, żeby zablokować stare, tanie leki, którym, które w dodatku może produkować każdy bez licencji, bo licencje już wygasły. To są leki, które mają 50 lat, na przykład. Albo na cynk nie ma licencji, bo to jest pierwiastek. No i w związku z tym oni chcą przyblokować taniochę, żeby sprzedać drożyznę. Takich gości nie słuchamy, bo on reprezentuje. Interes mm -hmm. drogiego lekarstwa i w związku z tym siłą rzeczy nie jest dla mnie wiarygodny i obiektywny w tym sporze. W sporze taniego leku z drogim lekiem. Ten facet jest stroną. Ma interes w tym, żeby popchnąć leki nowe, drogie i zablokować tanie. No ale to, e, natomiast... do już, ale to już do lekarzy, przecież, należy wybór, czym leczyć. E, pacjentów. No nie należy, bo tak przecież dalej. Szumowski. Poprzedni gość pani powiedział, że Szumowski założył kajdany lekarzom. E, nie wiem, co tam u pani za policja jeździ. I ja od razu informuję, jestem na Kociewiu, więc ta ja policja, wiem, która teraz Ja wiem, że pan po, jest mnie na jedzie, kociewiu. po mnie jedzie do radia. To bez sensu robi, bo w złą stronę pojechali. E, proszę pani. Nie zamykam e, okno, już nie przyjadą. Po, poprzedni, pan, poprzedni pan doktor wspomniał o tym, że jest cenzura. Cenzura w sieci, cenzura w publikatorach medycznych. One wszystkie są finansowane, sieć również, przez drogie koncerny. Jeżeli Google, Facebooki i YouTube cen cenzurują i informacje na temat hydroksychlorochiny, czyli taniochy, to dlaczego to robią? Bo jednocześnie mają na swoich platformach reklamy drogich leków. One się żywią z reklamy, te koncerny. Które, na których można by te wszystkie Facebooki, na których można by publikować wyniki badań. I oni zakładają algorytmy cenzurujące informacje o tanich lekach. Bo po co im to? Oni mają sponsora w dużym koncernie, on tam wynajmuje jakieś reklamy u nich. I w związku z tym im się nie opłaca, żeby publikować o taniosze dużo informacji. Cenzura, podejrzewam, też bierze się z jakichś kręgów rządowych, masońskich, nie wiem jakich, no jest cenzura, o której wspominał pan doktor. Jak w takiej sytuacji ma się przebić informacja dotycząca taniego leku, skoro minister zdrowia blokuje leczenie pacjentów, minister zdrowia blokuje swoich kolegów lekarzy w Polsce w stosowaniu pewnej taniej terapii i jednocześnie jest cenzura? która gdyby jej nie było to mogłaby wywołać jakąś falę sprzeciwu społecznego bo wszyscy by się na Facebookach dowiedzieli o tym że za 12 zł mogliby być wyleczeni ale Szumowski to blokuje i te, jeszcze się odniosę do tego co pani powiedziała że to lekarze powinni protestować i pisać listy w Polsce proszę pani przecież wszyscy lekarze w Polsce są zatrudnieni przez Szumowskiego bo ogólnie w Unii Europejskiej mamy państwową służbę zdrowia to jest główny sektor, i przez Państwową Służbę Zdrowia lekarz może zostać prywaciarzem, ewentualnie mieć drugą karierę, otworzyć prywatny gabinet, ale wszyscy lekarze muszą przejść przez pracę u Szumowskiego. No to który lekarz podskoczy Szumowskiego, który zacznie zbierać podpisy pod petycją lekarzy pracujących u Szumowskiego przeciwko Szumowskiemu? No oczywiście, jak najbardziej. Lekarze się... są od leczenia, a nie od protestowania przeciwko idiotycznym i zabijającym ludzi decyzją Szumowskiego, który blokuje dostępne i tanie lekarstwa. No to co lekarze w takiej sytuacji powinni zrobić według Nic. pana? Le lekarze, lekarze, może jeżeli mają odwagę i sposoby, niech tam się po swojemu buntują. Niech przekazują swoje informacje w kółku parafialnym pacjentom na wykładach jakiś yy, w okłożeniach parafialnych. Niech zrobią to, co ja za chwilę zrobię, a państwu wytłumaczę, jak to działa, bo tego pan doktor nie zrobił. Ja jestem po... Wycięciu płuca jednego, więc jestem żywotnie od lat zainteresowany wszystkimi sprawami płucnymi, i dlatego mnie chińska zaraza interesuje w stopniu wyższym niż przeciętnego Polaka. Otóż hydroksychlorochina czy arekin po polsku. Mogli Państwo słyszeć o tym lekarstwie. To jest coś na przykład na malarię stosowane. Znam ten lek odkąd do dżungli jeżdżę. Spotykałem się dawno temu z nim wiele razy. Łykałem go wiele razy, nie miałem żadnych powikłań. I teraz to się stosuje razem z cynkiem i z azytromycyną. Wszystko tanie. I teraz to nie hydroksychlorochina czy arekin. To nie ona leczy COVID, tylko Cynk leczy. On zatrzymuje w komórce reprodukcję wirusa. Natomiast hydroksychlorochina wpuszcza cynk do komórki. Cynk sam, podany do powiedzmy, czy nawet z jedzenia pochodzący, cynk, który mamy już w sobie. On sam nie potrafi wejść do wnętrza komórki. Potrzebuje czegoś, co mu da dostęp. I hydroksychlorochina daje ten dostęp cynkowi, po czym cynk blokuje reprodukcję wirusa. W zajętej przez wirus komórce. Tak to działa. A ta azytromycyna do spółki, trzecie lekarstwo, które się w tym kombo, w tym koktajlu powinno podawać. To się podaje dlatego, że to jest antybiotyk i ona zapobiega powikłaniom w postaci bakteryjnego zapalenia płuc, które jest bardzo częstym powikłaniem przy, przy osłabieniu organizmu przez COVID. I powinniśmy takie kombo podawać. W Ameryce w wielu miejscach się podaje jest cała sterty są wyników pozytywnych, są konwertyci. E, o jednym z nich mówiłem na antenie Radia Wnet czyli demokratyczna przeciwniczka Trumpa e, kongresmenka z, z jednego ze Stanów która była ciężko chora i zanim była ciężko chora to krytykowała Trumpa za, za to, że on wspomniał o hydroksychlorokinie powiedział, że słyszałem o takim leku, że on ma dobre wyniki natychmiast się rzucili na niego, bo to tani lek no to się rzucili na niego, bo nie zarobią i ona również się rzuciła na Trumpa natomiast kiedy zachorowała to błogosławiła Pana Boga i prezydenta Trumpa z tego powodu, że jej lekarz mógł jej podać hydroksychlorochinę i ją wyleczył. W kilka godzin wstała z łóżka śmierci. Potem jeszcze musiała dołykać do końca te kurację, żeby się całkowicie wyleczyć. Ale podniósł ją z łoża śmierci i występowała na wszystkich stacjach telewizyjnych, które zechciały ją zaprosić i mówiła o tym, że z powodu nienawiści do Trumpa Powodujemy, że ludzie mogą umierać, bo im się lekarstwa nie poda, nie róbmy tego. I z powodu nie, nie wiem czego, teraz Szumowski robi to samo w Polsce. Tamtą panią wyrzucono ostatecznie z Partii Demokratycznej, bo pochwaliła Trumpa za tę jedną decyzję ratującą życie. No więc moim zdaniem w Polsce akurat w układzie, kiedy wszystkich zatrudnia Szumowski, to nie lekarze są zarzewiem buntu. Oni, nie, no bo co, pra przeciwko pracodawcy się zbuntują? Ale... Za dużo pani wymaga. Panie redaktorze, ja jeszcze wrócę do tego listu, o którym mówiłam, o którym mówiłam na początku, Leszka, pana, Leszka, pana Leszka Borkowskiego. I tutaj jest dokładny zapis. W 13 marca 2020 roku Urząd Rejestracji Leków wydał taką decyzję. Żeby dopisać do chlorochiny takie nowe wskazanie. Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta, SARS-CoV, i tak dalej, SARS-CoV-2. I teraz domagają się między innymi takie osoby, jak ten pan, żeby to wykreślić. Więc formalnie można tym leczyć, ale nie wiemy, jak jest w praktyce. Ja przynajmniej nie wiem. O praktyce mówił pani gość przed godziną no, tak, 17, no tak, wspominał, że, tak, tak. No wspomniał, tak. że lekarze są zablokowani, bo tam reki jeszcze w Polsce są refundowane i nierefundowane. I on wymieniał jakąś różnicę, że na refundowane absolutnie nie można zapisać, By, być może na 100% jest jakieś. Ale wspominał o tym, że zapisanie tego leku to jest pakowanie się w kryminalne kłopoty przez lekarza. Żaden lekarz pracujący u Szumowskiego tego nie zaryzykuje. W sytuacji, kiedy mamy. Totalitarny system ochrony zdrowia w Europie z takimi małymi tylko furtkami na prywatną służbę zdrowia no to ty, żaden lekarz ty... nie zaryzykuje swojej licencji, którą Szumowski może mu Pan zabrać. Pan jest w takim razie orędownikiem prywatnej służby zdrowia? A to w ogóle inny temat poza covidowy akurat, ale tak. No, no Ale to uważam, się łączy, że... ale to się przecież łączy właśnie. No to właśnie... Pani, to pani, e, uwaga, już pani wytłumaczę dlaczego jestem orędownikiem prywatnej służby zdrowia, bo w Ameryce taką mam i widzę, że działa świetnie i jak ktoś się chce leczyć to jedzie do Ameryki i zawsze znajdzie ścieżkę dojścia do pieniędzy, bo oczywiście prywatna służba zdrowia to się wszyscy boją nie będzie mnie stać. Proszę Państwa, wszyscy ubezpieczamy samochody i nas ostatecznie stać na ubezpieczenie samochodu. Jedni wybierają tańsze ubezpieczenie, drudzy droższe, zależnie od tego, jaki mają samochód. Z ubezpieczeniami zdrowotnymi w Ameryce jest podobnie. Było przez wiele lat, dopóki Obama nie namieszał za bardzo. Za chwilę to wyprostujemy, jak Trump wygląda po raz drugi, ale e, ogólnie koncept był taki sam w Ameryce przez wiele lat, że tak jak samochód ubezpieczam i zależnie od tego, jaki mam samochód, dobieram pakiet ubezpieczeniowy. Na którym nie stać, tak i zdrowie. Zależnie od tego, w jakim stanie mam organizm. Czyli na przykład jestem młody i z rodziny, która nie ma żadnych chorób, dobieram sobie tańsze ubezpieczenie. Natomiast jak jestem yy, więcej wart, jeśli chodzi o rachunki szpitalne, czyli mam stary, bardziej zniszczony organizm, dobieram sobie Celowane ubezpieczenie trochę droższe, bo ja potrzebuję mieć więcej w tym moim ubezpieczeniu. Młody człowiek najczęściej nie ubezpiecza się na leczenie zębów, bo ma jeszcze zdrowe. Starsi ludzie dokupują pakiet na zęby. Młody człowiek bardzo często, jak ma zdrowe oczy, nie ma nik okularów w rodzinie itd., nie ubezpiecza oczu. Do 40 roku życia nie wykupuje tego dodatkowego pakietu na okulistę. I wtedy, jak musiałby iść do okulisty, no to zapłaci rachunek z własnej kieszeni, a nie z ubezpieczenia. Tak to z grubsza mogłoby działać w, w prywatnej służbie zdrowia, gdyby ją sprywatyzować gdyby w Polsce to były ubezpieczenia. Kupuje pani w jakimś PZU ubezpieczenie na samochód i proponują pani zniżkę, jak pani dokupi jeszcze zdrowotne, i, i jeszcze kolejną zniżkę, jak pani na dom kupi. I jest pani ubezpieczona, chodzi pani z plastikową karteczką do szpitala, i jak oni chcą wystawić jakiś rachunek, to go pani nie bierze, tylko przesuwa pani tę kartę i odsyła ich do ubezpieczyciela. A ubezpieczyciel doskonale wie, że wycięcie wyrostka nie kosztuje 15 tysięcy złotych, tak jak napisano na drzwiach, tylko 30. I oni się potrafią już tam z tyłu sklepu między sobą dogadać, że rozliczają się za 30 zł, a nie za 15 tysięcy napisane na drzwiach dla frajerów, którzy nie są ubezpieczeni i wpadli do szpitala, no nie ubezpieczyłeś się człowieku, to musisz zapłacić piętnastkę. Na temat prywatnej służby zdrowia jeszcze coś pani powiem tak, na odwrót, zacznę od publicznej. Wszyscy na publiczną narzekamy. Jak pójdziemy do publicznej, to mamy kolejki. Jak pójdziemy do publicznej, to mamy wątpliwości, czy zdążymy, czy nas zapiszą na czas, czy dopiero za 15 lat wymiana kolana. A ja już dzisiaj chodzić nie mogę, i tak dalej. Natomiast w prywatnej służbie zdrowia w Polsce, w tej okrojonej formie, w której mamy prywatną służbę zdrowia w tej chwili, ten sam lekarz, ten sam sprzęt i da się od ręki. A w publicznej służbie zdrowia ten sam lekarz, ten sam sprzęt i nie da się od ręki. I ogromne kolejki. I ogromne Więc... kolejki. A Ma... teraz panie redaktorze, może 20, 17, 20 i 50 sekund to może już wystarczy na temat tej służby zdrowia i tych leków i może coś przyjemnego włączymy, znaczy pan włączy i coś przyjemnego naszym słuchaczom zaprezentujemy. Ponieważ stoję o tej porze roku na jarmarku dominikańskim zawsze, tylko przypominam Państwu, czwartki, piątki soboty stoicie i soboty stoicej roski. W niedzielę nie handluję, nawet mój sklep internetowy jest w niedzielę zamknięty. Natomiast w poniedziałki, wtorki i środy ja mam gospodarstwo rolne i teraz mam żniwa. W związku z a to tym... zaraz po piosence o tym porozmawiamy. No Dobrze, ale, ale zaraz zapowiadam piosenkę, a pani niewyćwiczona ze mną w audycji przerywa i się wszystko zepsuje za chwilę. Ponieważ stoję na jaRmarku, to przyniosłem książkę, do... piosenkę dotyczącą jaRmarku, właśnie.